Jeżeli należysz do ludzi, którzy zaczynają realizować wiele pomysłów czy postanowień, ale szybko z nich rezygnują, to na tym nagraniu przedstawię Ci, jakie jest tego 5 najczęstszych powodów i co jeszcze możesz z tym zrobić. 1. Wyznaczasz sobie zbyt trudny cel i nie wierzysz w jego realizację. Jeżeli postanowiłeś sobie, że chcesz zbudować 10 kg masy mięśniowej na siłowni, ale po pierwszym miesiącu widzisz tylko 1 kg, to możesz czuć się zawiedziony i postrzegać swój cel jako zbyt odległy lub nieosiągalny. Podobnie, jeżeli marzy ci się jakiś duży projekt biznesowy czy założenie własnego startupu, ale do tej pory nie miałeś większego doświadczenia w biznesie. Wtedy zbyt duży i zbyt odległy cel może cię zniechęcać i podcinać skrzydła. Lekarstwem na to jest założenie sobie mniejszego, ale w 100% realnego celu, który z jednej strony będzie dla ciebie jakimś wyzwaniem, ale z drugiej strony, kiedy zapytasz siebie, czy wierzysz, że możesz go osiągnąć, to bez wahania i z całą pewnością odpowiadasz: chyba tak. 2. Twój cel jest mało konkretny i nie wiesz, za co się zabrać. Masz ogólną wizję końcową, ale brakuje ci konkretnych działań. W takim wypadku rozpisz sobie dokładny plan działania i zaplanuj, jaki jest pierwszy, najmniejszy krok, który od razu możesz zrobić, żeby wystartować z tym projektem. 3. Rozprasza cię zbyt wiele rzeczy i brakuje ci czasu. Jeżeli nadal chodzisz do pracy na etacie, zajmujesz się dzieckiem, a do tego wieczorami jeszcze masz zapierdol na Facebooku, to może zostać ci niewiele czasu na realizację poważnych postanowień. Dlatego warto się zastanowić, czy przypadkiem inne twoje zajęcia nie są aż tak ważne i nie warto z czegoś zrezygnować. Oprócz tego, jedną z najlepszych rzeczy, które możesz zrobić, żeby w końcu ruszyć ze swoim projektem, jest zabranie się za tą rzecz w pierwszej kolejności z samego rana, jeszcze zanim pójdziesz do pracy i jeszcze kiedy twoje dziecko i znajomi na Facebooku śpią. Rano dużo mniej rzeczy jest w stanie cię rozproszyć, więc jeżeli będziesz regularnie poświęcał na to czas, to z dnia na dzień będziesz widział progres. 4. Cel, który sobie wyznaczyłeś, nie jest wart realizowania. Wbrew pozorom jest to bardzo częsta przyczyna słomianego zapału. Zaplanowałeś jakąś zmianę, bo zainspirowali cię znajomi, ale sam do końca tego nie czujesz albo nie uważasz, że jest ona wybitnie wartościowa. Może czujesz, że zrobienie kaloryfera na brzuchu nie jest ci aż tak potrzebne, jak to się wydawało na pierwszy rzut oka. Może lepiej byłoby ćwiczyć tylko po to, żeby utrzymać formę, ale za to zacząć uczyć się angielskiego albo szybkiego czytania. A może potrzebujesz jeszcze czegoś innego? Odpowiedź w każdym przypadku jest indywidualna, ale jeżeli zabierasz się za jakieś nowe postanowienie, to zastanów się dobrze, czy na pewno bardzo tego chcesz i jakie będą tego efekty. Jeżeli zyski będą wystarczająco zachęcające i ciągle będziesz miał je przed oczami, to dużo łatwiej będzie ci utrzymywać swoją motywację. 5. Zwlekasz z wykonaniem pierwszego kroku. Masz świetny cel, dobrze wiesz, dlaczego chcesz go osiągnąć i dokładnie to zaplanowałeś, ale nadal coś cię blokuje. Być może ten pierwszy krok, który sobie zaplanowałeś, jest zbyt duży. Jeżeli od wielu dni czy nawet tygodni nie możesz się za to zabrać, to zastanów się, jaki jest mniejszy krok, który możesz wykonać jeszcze dzisiaj. Taki, który zajmie ci maksymalnie parę minut i będziesz mógł go wykonać, nawet jeżeli wrócisz po pracy zmęczony. Często wykonanie tego pierwszego kroku jest trudne, ale kiedy już się zaangażujesz w swój projekt i codziennie będziesz robił chociaż ten jeden mały krok w tym kierunku, to będziesz coraz bliżej celu i z czasem łatwiej będzie ci się rozpędzić. Okej, ja już się dzisiaj nagadałem, ale teraz chciałbym prosić Was, żebyście napisali mi w komentarzach, do czego chcieliście się zmotywować w momencie, kiedy wystąpił ten tak zwany słomiany zapał, o którym dzisiaj mówiłem. Takie informacje będą mi potrzebne, bo właśnie w tej chwili pracuję nad moim najnowszym kursem Rok Zmian, który polega na wprowadzaniu wielkich zmian małymi krokami na 5 najważniejszych sferach naszego życia, a sfery, które wybrałem, to właśnie m.in. efektywność osobista, finanse osobiste, relacje z innymi ludźmi, osiąganie takiej wewnętrznej harmonii i pewności siebie, także dbanie o ciało i zdrowie. Jeżeli jesteś zainteresowany tym kursem, to zachęcam Cię do tego, żebyś po prostu obserwował mnie na przykład na tym kanale przez kliknięcie guzika
subskrybuj albo poprzez polubienie mojej strony na Facebooku, bo tam w każdy poniedziałek pojawiają się takie ciekawe wyzwania, które małymi krokami będą przybliżały Cię do różnych celów, do poprawienia Twojej jakości życia. A teraz dzięki za uwagę i pozdrawiam. Robert Marchen.